Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z miłosową Krogulską z portalu Czary.pl przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy na dni od 14 do 20 marca 2016 roku. Miłka, co w tym tygodniu się dzieje na niebie? W tym tygodniu duże zmiany na niebie, ale początek tygodnia będzie niespokojny dlatego że planeta Merkury znajdzie się w kwadraturze z Saturnem, to jest w poniedziałek, taki najmocniejszy wpływ tego aspektu, ale też jeszcze we wtorek możemy go trochę odczuwać. Ta kwadratura oznacza, że ludzie nie będą chcieli odpuścić, że wszyscy mogą być bardziej niż zwykle uparci. Nie sprzyja taka kwadratura ani podróżom, ani zakupom, za to pomaga zrobić porządki, rachunki, dobrze się i trwale czegoś nauczyć. Więc w poniedziałek już wiecie, musimy być ostrożni. Też w poniedziałek Wenus będzie w kwadraturze z Marsem, więc również nie jest to najlepsze lepszy dzień na randki, dlatego że no możemy się kłócić z bliskimi nam osobami i trudno będzie ustalić, co właściwie kto lubi. Od środy o wiele lepsza aura. Neptun, znaczy przepraszam, Jowisz znajdzie się w trygonie z Plutonem, a to oznacza, że ludzie wszyscy wokół nabiorą optymizmu i już będziemy czuli, że zbliża się wiosna. Na wiosnę musimy poczekać aż do niedzieli. O godzinie 5.30 słońce wkroczy do znaku barana, rozpocznie się astronomiczna wiosna. Znak barana będzie nam królował w zodiaku wtedy, no i wszyscy poczujemy, że zaczyna się jakiś nowy rozdział. Będzie nam się chciało żyć, aktywnie odpoczywać, spotykać z innymi osobami, więc ta niedziela będzie wy. Wyjątkowo udana i też polecam niedzielę na randki, dlatego że Wenus, w bardzo romantycznym znaku ryb, aktualnie przebywa, znajdzie się w niedzielę w koniunkcji z planetą Neptun, więc wszelkiego rodzaju no, romantyczne wyznania będą zdecydowanie gorące, piękne i wyjątkowe. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, w tym tygodniu będą troszeczkę bardziej przygaszone. I bardziej będą wymagały odpoczynku i zrelaksowania. Szczególnie barany, które zawsze są aktywne i zawsze pierwsze w każdej dziedzinie, w tym tygodniu mogą poczuć, że to nie jest ich czas na rywalizację, na nowe działania. Słońce, które w niedzielę wejdzie do waszego znaku Zodiaku, jeszcze przez cały tydzień będzie działać na was troszeczkę osłabiająco i sennie, więc to jest taki tydzień, kiedy nie wyrywajcie się do nowych rzeczy, spokojnie do wszystkiego podchodźcie, a przede wszystkim zajmijcie się sprawami domowymi i na spokojnie odpoczywajcie w niedzielę bardzo duży przypływ energii i nowego, nowych sił i optymizmu. Lwy natomiast w tym tygodniu będą bardzo zajęte swoją karierą. To jest dobry tydzień, żeby wysyłać różne podania, zgłaszać się w nowe miejsca, ale też, jeżeli prowadzicie własną firmę, czy już macie pracę, to jest dobry czas, żeby wykazać się swoimi pomysłami, szczególnie w drugiej połowie tygodnia możecie do, zostać docenieni, a nawet nagrodzeni. Strzelce natomiast będą w tym tygodniu niezbyt chętne do Podróży, wyjazdów czy nawet wychodzenia z domu, będziecie czekać na ten pierwszy dzień wiosny, ale z drugiej strony uważajcie, jesteście w tym tygodniu bardziej podatni na przeziębienia lub jakieś pomyłki w podróży, więc też spokojnie, bez nerwów w tym tygodniu. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, w tym tygodniu będą w całkiem niezłych nastrojach. Bykom sprzyja szczęście i do pieniędzy, i do miłości. Byki są i do tańca, i do różańca. Do wszystkiego się w tym tygodniu nadają. Bardzo mocno pomaga bykom planeta Wenus, która korzystnie oddziałuje na Was ze znaku ryb i będzie bardzo mocno sprzyjała temu, żeby Wasze relacje z ludźmi bardzo dobrze się układały. Więc jeżeli chcecie kogoś o coś poprosić, to w tym tygodniu Wenus bardzo mocno Wam sprzyja. Dla panien też mam fantastyczne wiadomości, nie im tutaj będą żadne kwadratury merkurego czy, czy Saturna, dlatego że mocno wspiera Was Jowisz, z drugiej strony na niebie bardzo mocno pomaga Wam Wenus, która znajduje się w opozycji do waszego znaku, więc możecie liczyć na bliskie osoby jedynym dniem tygodnia, kiedy trzeba będzie być trochę ostrożniejszym i ważyć, dobrze słowa jest poniedziałek. Merkurek, który też jest w opozycji do waszego znaku, no może sprawić, że w poniedziałek będziecie trochę zbyt łatwowierni albo zbyt krytyczni, więc słuchajcie swojego rozumu, nie ulegajcie impulsom, a reszta tygodnia będzie bardzo udana. Też koziorożce będą w dobrych nastrojach, koziorożcom w tym momencie nie grożą żadne planetarne turbulencje, ani inne problemy, w tym tygodniu wiele spraw uda się załatwić zgodnie z Waszą wolą, to jest bardzo dobry moment, żeby pracować, poznawać nowe osoby, uprawiać Wasze hobby, więc w tym tygodniu wszystko będzie się fajnie układało, jedynie w niedzielę, kiedy słońce znajdzie się w kwadraturze do Waszego znaku, radziłabym trochę mocniej zadbać o rodzinę, ktoś może mieć pretensje, jeżeli nie dopełnicie jakichś obietnic. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu na luzie podejdą do swoich obowiązków i też czeka więcej pozytywnych niespodzianek od losu. Szczególnie bliźnięta w tym tygodniu będą otwarte na zmiany, na propozycje, chętnie czy poznają nowe osoby, czy też wejdą w jakieś nowe układy towarzyskie czy zawodowe. To jest dobry tydzień, żeby utrwalać swoją pozycję, jeżeli chodzi o osoby, które dużo wiedzą, więc dzielcie się in z innymi swoją wiedzą, a na pewno na tym zyskacie. Wagi natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę zostawione same sobie, czego wagi nie lubią. Zapewnijcie sobie pomoc przyjaciela albo chociaż miejcie pewność, że zawsze możecie do kogoś zadzwonić w tym tygodniu, jak będziecie się gorzej czuli. Tym bardziej, że w drugiej połowie tygodnia możecie mieć dużo obowiązków, dużo spraw na głowie i to jest dobry czas, żeby też znaleźć jakieś troszeczkę czasu po południu na odpoczynek. A w niedzielę bardzo dobre wiadomości dotyczące spraw osobistych i partnerskich. Natomiast wodniki w tym tygodniu będą troszeczkę leniwie podchodzić do życia. Ta planetarna aura nie za bardzo wpłynie na Wasze decyzje. Będziecie bardziej niezależni, bardziej skupieni na sobie. W drugiej połowie tygodnia bardzo dobre wiadomości zawodowe i finansowe. Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby w tym tygodniu nie napotkają na swojej drodze zbyt wielu problemów, dlatego że mocno będzie o Was dbać planeta Wenus, która rakom przede wszystkim zapewni mnóstwo szczęścia w miłości, więc jeżeli jesteście samotni, to w tym tygodniu szukajcie drugiej połowy, a jeżeli macie kogoś do pary, no to rozwijajcie, inwestujcie w swój związek. Też będzie to dobry tydzień, żeby pozałatwiać różne urzędowe sprawy, dlatego że różne ważne osoby też rakom w tym tygodniu będą wyjątkowo przychylne. I trochę niespokojnie może tylko dla raków zrobić w weekend, szczególnie w niedzielę, kiedy słońce wkroczy do wojowniczego znaku barana. Raki mogą poczuć, że świat zaczyna się za szybko wokół nich kręcić, odmówią pójścia na jakieś spotkanie, będziecie chcieli spokojnie posiedzieć w domu, odpocząć i ja radzę słuchać tego wewnętrznego głosu. W dobrych humorach będą skorpiony, wreszcie nie ma Marsa w Waszym znaku Zodiaku. Mars oczywiście lubi ten znak, dlatego że jest jego szefem, ale co za dużo energii, to niezdrowo, więc w tym tygodniu skorpiony trochę odetchną z ulgą. Planeta Wenus będzie doskonale na nie wpływać. To jest dobry czas, żeby pobyć z ludźmi, żeby trochę okazać innym serca, albo też dostać od kogoś coś miłego, więc możecie spodziewać się wielu sympatycznych prezentów od losu. I ryby, które są absolutnymi królami, ponieważ przez ich znak Zodiaku przechodzi planeta Wenus, będą miały bardzo dobrą rękę do rozpoczynania nowych spraw. Więc w tym tygodniu, jeżeli musicie coś zrobić, to szybko się za to zabierzcie, dlatego że pomaga Wam Słońce, pomaga Wam planeta Wenus, wspiera Was Jowisz z drugiej strony Zodiaku, więc jest to idealny moment, żeby chwytać różne ważne okazje. W niedzielę już zrobi się trochę spokojniej, Słońce opuści Wasz znak Zodiaku i będzie można w spokoju odpocząć i podsumować to, co w tym tygodniu udało się rybom wywalić. Po więcej horoskopów i wróżb zapraszamy na www.czary.pl